Cześć, Góra. Cześć. Słuchaj, pamiętasz o tym, że musisz napisać do rubryki, do pisma kobiecego test mydła? Ja? A kto? A co ja? A ty nie możesz? Ja miałem pisać szampony, kremy. Ty mydła, proszki. Aha. Proszę. To? Mydełko. Tak. Rezerwista. Wstęp se testuj. I opisz. Fajna nazwa. Za 2 godziny prześlij to do naczelnego. Dobra. Poczekaj. Możesz mi pomóc? Co ja ci będę pomagał? Proszę cię, no pomóż mi, dobra? Proszę cię. No dobra, no a co chciałeś? To idziemy. Uwaga. Mydło rezerwista, tak? Tak. Pokaż język. Co ty chciałeś? Język pokaż. Po co ci język? No kto ma dłuższy, zobaczymy. Pieni się? Rezerwista pieni się jak żadne mydło, pozostawiając świeży i przyjemny smak i zapach. No przestań, daj spokój, no. A, poczekaj. Pokaż. A, obciera. Coś ty mi zrobił. Wypali mi gębę. I subtelnie pielęgnuje... Ty no zwariowałeś? ...skórę. Dobra, powąchaj. Śmierdzi. Wziąłeś skarpetę? Niezwykły zapach świeżości będzie ci towarzyszył przez cały dzień. Ty. No? Ale z tymi... testami mydła to jest normalnie jazda. To jest jakieś mydlenie oczu. No właśnie, zobaczmy. Co? Jak? Szczypie? To jeszcze jak? I co najważniejsze... Wypali mi oko! Rezerwista wcale nie szczypie. Co ty zrobił? Ty, a jak przestanie cię szczypać, to pomożesz mi przy proszkach?